Jestem Franciszkanin z Torunia. Obecnie jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego, a także przełożonym domu, tak zwanym u nas Franciszkanów gwardianem. Przełożonym może nawet nie tyle domu, co wspólnoty. Wielu pewnie się zaskoczyło, skąd moja obecność na warsztatach dla ojców. Otóż, no, moi kochani, jestem, co by nie powiedzieć, mężczyzną, więc i też jestem ojcem z perspektywy duchowej. I patrząc i uczestnicząc w tych warsztatach, powiem, że pewno warto. Warto też, żeby kapłani z nich skorzystali z dwóch powodów. Po pierwsze, same formacje dla siebie, aby też zrozumieć bardziej swoją męskość czy swoje ojcostwo w perspektywie duchowej. I wiele aspektów poruszanych tutaj, choćby dotyczyło to aspektów poruszanych w wychowaniu dzieci czy w relacji małżeńskiej, może być dobrze wykorzystana w wychowywaniu czy w towarzyszeniu owcom, tak powiem w cudzysłowie, w kontekście wiernym, w kierownictwie, w spowiedzi, czy też w wspólnocie kapłańskiej, którą się tworzy, w moim wypadku też w wspólnocie zakonnej. A drugi aspekt, na którym warto na pewno uczestniczyć w takich warsztatach, to jest obserwacja. Obserwacja życia mężczyzn, obserwacja z tego, z czym się zmagają na co dzień, problemów, sytuacji, trudności, tych spraw życiowych, które no, nie zawsze są łatwe i trudne, ale też, żeby zobaczyć też, jak ta formacja męska wygląda, żeby ewentualnie właśnie w przyszłości też pomóc, czy zrozumieć, czy wykorzystać tą wiedzę, kiedy się jest konfesjonale. Dla mnie osobiście też udział w tych warsztatach dał mi taki aspekt potrójny. Jak wspomniałem, jestem gwardianem, czyli przełożonym wspólnoty, dzięki czemu też wiem, w czym mogę uczestniczyć i w jaki sposób mogę też spojrzeć na moją wspólnotę, jako na moją rodzinę. No i na to, że jestem przez jakiś czas jej głową, tak jak ojciec w rodzinie, normalnie w domu, tak ja jestem teraz głową dla mojej wspólnoty. Oczywiście nie powiem, że moi współbracia to moje dzieci, bo wielu z nich jest nawet starszych wiekiem ode mnie, z większym doświadczeniem. Ale czuję się też za nich odpowiedzialny, tak jak ojciec czuje się odpowiedzialny za swoją rodzinę. Drugi aspekt, poza tą wspólnotą zakonną, to jest też bycie dyrektorem szkoły. Mam duży kontakt z młodzieżą, co też powoduje, że ja przez udział w tych warsztatach mogę inaczej na nich spojrzeć. Wielu też z młodych ludzi dzisiaj ma niestety niepełne rodziny, czy rodziny zaburzone. To jest też dobra okazja do tego, żeby pokazać, jak można ojcostwo wpoić dzieciom, nie będąc nawet ich biologicznym ojcem, ale takim duchowym, jak można się nim zainteresować, jak można by chociaż poświęcić im taki osobisty czas, co myślę, że jest ważne i istotne. No i trzeci aspekt, jaki jest dla mnie ważny i istotny, to ten, że na pewno wykorzystam to, co tutaj zdobyłem, do pracy duszpasterskiej, w konfesjonale, w kierownictwie duchowym, czy też w formacji własnej, osobistej. I zachęcam, jeżeli są jacyś kapłani, którzy się zastanawiają, czy warto, to jednym słowem mogę powiedzieć, że warto. Dziękuję. Pokój i dobro.